Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie razem z Krzysztofem Jackowskim. Witam Państwa, witam Ciebie, Krzysztof. Dziś sobie odejdziemy od tematów, które zwykle poruszamy i porozmawiamy sobie o konflikcie zbrojnym. Taki śmieszek, heheszek. Miało być zabawnie, pewnie mi nie wyszło. W każdym razie, w czasie, gdy u nas mówi się o zasiekach na granicy, płocie na granicy, drożyźnie, inflacji, czwartej fali, piątej fali, trzeciej dawce, całej masie różnych rzeczy, trochę tak po drugiej stronie globu mówi się o tym, czy rano będzie się można obudzić w swoim kraju, czy też w kraju zupełnie innym. I teraz pozwolę sobie przeczytać Wam kilka nagłówków kilku mainstreamowych mediów. Wyborcza.pl. Putin radzi Chinom, jak przyłączyć Tajwan. Dawid Warszawski. Dalej. Business Alert, jak najbardziej mainstreamowe medium biznesowe, pan Wojciech Jakubiak, reżimy razem, Rosja wspiera Chiny w sporze o Tajwan, a Chiny Rosję przy Nord Stream 2. Dalej mamy Forsal. Forsal to jest portal biznesowy, któryś tak kojarzy się na przykład z dziennikiem Gazetą Prawną. I tutaj mamy artykuł Karoliny Wójcickiej. Pekin szykuje się do inwazji na Tajwan. Na razie nie jest jeszcze gotowy. I na koniec już taka całkowicie mainstreamowy artykuł Wirtualna Polska, żeby było śmieszniej technologiczna. Artykuł pada Adama Gafara pod tytułem Manewry Chin. Żołnierze wylądowali niedaleko Tajwanu. I teraz, żeby Państwa na razie nie męczyć czytaniem tych artykułów, tak tylko w wielkim, wielkim skrócie powiem. Rzeczy, które są w mediach głównego nurtu, ale nie przebijają się przez taki mur informacyjny z tego, co powiedziałem wcześniej. Chiny zaczęły straszyć Tajwan. Zaczęło się od kwestii, że samoloty chińskie wkraczały w przestrzeń powietrzną Tajwanu. Potem zaczęły się takie pogróżki. Teraz zaczęli ostentacyjnie ćwiczyć obok, w zasadzie na plaży naprzeciwko nich i tam doskonale to widzieli, manewry z inwazji. I wprost mu pada słowo wojna z obu stron. I jedna i druga strona zarzeka się kompletnie, że tego nie zrobi, ale widać eskalację napięcia bardzo, bardzo dużą. I co bardzo ciekawe, strona chińska, i ten może jeden artykuł, Krzysztof, za chwilkę przeczytam, jeśli się zgodzisz. Spokojnie. Strona chińska w swojej retoryce nie mówi, że oni zaatakują i przyłączą Tajwan. Oni mówią, że oni się nie godzą na separatyzm. Ich narracja jest taka, jakby Tajwan był integralną częścią Chin. To jest ich terytorium, które ktoś próbuje oderwać od Chin i armia chińska na to nie pozwoli. No to jest takie, bym powiedział, ja wiem, że to się wpisuje, prawda, w retorykę Chin, że Tajwan jest to zbuntowana prowincja, no ale właśnie do tej pory to była zbuntowana prowincja, czyli ten bunt już się dokonał. A teraz ta retoryka idzie w stronę buntującej się prowincji, że oni dopiero teraz się buntują i oni temu buntowi będą przeciwdziałać. I powiem Ci, Krzysztof, że jest bardzo gorąco. Zanim oddam Ci głos, tylko takie jedno zdanie. Krzysztof, są dwie opcje. To jest zero-jedynkowe. Jeżeli Chiny zdecydują się wziąć Tajwan, to albo Stany Zjednoczone im pomogą, znaczy albo Stany Zjednoczone pomogą Tajwanowi, albo nie. Tu nie ma innej opcji. Albo pomogą, albo nie pomogą. Jeżeli pomogą, to z tego może być konflikt zbrojny Stany Zjednoczone-Chiny. Natomiast jeśli nie pomogą, to ja będę miał trochę déjà vu względem lat 30. XX wieku, gdzie taki pan malarz pokojowy, niesławny, z bardzo porypanym życiorysem, najpierw sobie tam jedną terytorium przyłączył, potem sobie znowu do swojego hajmatu, chyba oni to nazywali, coś innego przyłączył i świat nie reagował, nie reagował, nie reagował i potem on zdecydował się
na pewne kroki. I żeby nie było wątpliwości, ja nie porównuję Chin do Niemiec z lat 30. Broń Boże. To są kraje pod wieloma względami całkowicie różne, chociażby to ich różni na szczęście, że Chiny nie wydają się być wrogie Polsce, wręcz przeciwnie, Chiny się wydają Polsce przyjazne i chcą zrobić z nami deal. Nie zmienia to jednak faktu, że my jesteśmy bardzo mocno zależni od wielkich graczy tego świata i jak będzie wielki konflikt, to nikt nas nie będzie pytał, czy my chcemy w nim brać udział, czy nie chcemy. I mi się wydaje, że nikt nas nawet nie zapyta, po której stronie chcemy być. A taki konflikt, ponad wszelką wątpliwość, i tutaj już się zamykam, Krzysztof, będzie niekorzystny dla Polski. Nie mamy interesu ładować się w cudze konflikty, zwłaszcza zbrojne. I oddaję ci głos, Krzysztof, bo ty zdaje się, że jeszcze dodatkowo wiesz o tym, że w Iranie robi się nieciekawie. Tak, znaczy nieciekawie. To nie tak, bo to nic nie oznacza. Dzisiaj czytałem na głównych portalach polskich, że armia iracka, wojsko irackie dość ostro... Irackie czy irańskie? Irańskie, przepraszam, dość nie ostro... Nie dość ostro reagowało strzałami. Chodziło o piratów. Piraci chcieli statek, duży statek i irański przejąć, no i była ostra wymiana ognia smacznego, ja też piję wodę. Ostra wymiana ognia, to nie oznacza nic, bo ci piraci tam grasują, tylko... O, Krzysztof, ja się to nic nie oznacza. A... Ja się zastanawiam, takie różne informacje właśnie, a tam zatonął, i uderzył w coś bliżej nieokreślonego łódź, atomowa łódź podwodna. Słyszałeś o tym nie tak dawno. Wiesz co? Umknęło mi. Jak byś mógł przybliżyć? Było. Atomowa łódź podwodna uderzyła w niezidentyfikowany obiekt. Moment, ja to sobie nawet piszę, żeby nie być gołosłownym. To może ja w tym czasie przeczytam ten artykuł na Wirtualnej Polsce. Nie jest długi. Dobra, czytam. Adam Agafar, Wirtualna Polska, manewry armii Chin, żołnierze wylądowali niedaleko Tajwanu. Chińska armia poinformowała w poniedziałek o przeprowadzeniu ćwiczeń na plaży położonej naprzeciwko Tajwanu. Tam niedużo tej wody jest naprzeciwko, więc to tam można obserwować. Zwłaszcza przy nowoczesnej technologii. Dwa dni później chińskie biuro do spraw Tajwanu odniosło się do tego wydarzenia, stwierdzając, że to właściwe posunięcie mające na celu ochronę pokoju i stabilności. No, chcesz chronić stabilność, chcesz chronić pokój, no szykuj się do inwazji, nie? Bo najbardziej pokojową formą to jest inwazja i najbardziej stabilna to jest inwazja. Oczywiście śmieszkuję. O przeprowadzeniu w ostatnich dniach manewrów w południowej części prowincji Fujian poinformował na początku tygodnia oficjalny dziennik Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej PLA Daily. Polska agencja prasowa zwraca uwagę, że wspomniana prowincja ze względu na swoje położenie stanowiłaby kluczowy element każdego ataku na Tajwan. Chińska armia zmiażdżyby separatystyczne siły. To jest to, co mówiłem wcześniej. Nie, że przywrócimy Tajwan do macierzy, tylko zmiażdżymy separatystów. W ćwiczeniach wzięły udział oddziały szturmowe. Specjaliści od łodzi wojskowych, czyli takich, na których się desant, przy pomocy których się desant na plażę wysadza, oraz saperzy. Czyli chociażby tacy, którzy mogą jakieś zasieki na plaży niszczyć, umożliwiać desantowanie się na przykład ciężkiego mu sprzętowi. Krótkie nagranie z manewrów zostało opublikowane na łamach PLA Daily. Jednocześnie chińska armia zamieściła w dzienniku swój oficjalny komentarz na temat Tajwanu. Podkreślono w nim, że siły zbrojne Pekinu mają wystarczające możliwości oraz wolę, aby udaremnić wszelkie zewnętrzne
ingerencje i separatystyczne akty niepodległości Tajwanu oraz zdecydowanie bronić suwerenności narodowej i integralności terytorialnej. Czyli oni mówią mniej więcej tak, że Tajwan jest częścią Chin i gdyby coś się takiego działo, że Tajwan chciałby się od Chin oderwać, to na pewno pomogłyby jakieś siły zewnętrzne, ale oni sobie z tym jak najbardziej poradzą. Jest to całkowicie niezgodne ze stanem faktycznym. Tajwan jest od wielu, wielu lat oderwany od Chin. Ma swój rząd, swoją prezydent, to jest chyba pani, swoje siły zbrojne i nawet tam zdaje się są amerykańskie bazy. W związku z tym to jest bardzo... Ale jak widać, no można jeszcze bardziej w żywe oczy mówić nieprawdę niż polscy politycy. I co tutaj jest takie naprawdę... istotne, no to właśnie to, że to jest ewidentne przygotowywanie ludzi pod ewentualny konflikt zbrojny. Ale w sensie społeczności chińskiej, że w razie czego, gdybyśmy my zaatakowali, to my wcale nie atakujemy, tylko my się bronimy, a ewentualnie jacyś inni nas atakują. Jeśli separatystyczne siły niepodległości Tajwanu odważą się oddzielić wyspę od Chin, ona już jest oddzielona, ale oni tak cały czas mówią, jeśli separatystyczne siły niepodległości Tajwanu odważą się oddzielić wyspę od Chin pod jakąkolwiek nazwą i jakimkolwiek środkami, Armia Ludowa zdecydowanie je zmiażdży za wszelką cenę. Czytamy w komunikacie armii cytowanym przez portal Newsweek, jak najbardziej mainstreamowy. Tymczasem, jak donosi Rzeczpospolita, chińskie biuro do spraw Tajwanu podało, że wojskowa aktywność w pobliżu wyspy jest wymierzona m.in. w obce siły, które ingerują w sprawy Tajpej. Czyli tutaj już jest robione, że jakieś obce, czy na przykład, że Stany Zjednoczone. W środę rzecznik biura Max Xiaoguang obarczył Tajwan winą za rosnące napięcia z Pekinem. Oskarżył go też o zmowę z zagranicznymi mocarstwami. Krzysztof, niezła retoryka, nie? Niezła, tylko jest jeden mały... Jedna mała sugestia z mojej strony, bo jeżeli potraktować, bo zwróćmy uwagę, cytujesz, Krzysztof, dzienniki amerykańsko-pochodne, polsko-pochodne, no zachodnie. Niech sugerujesz, że poczekaj, ktoś po prostu przejdacza? Poczekajmy. Porównajmy jedną bardzo ważną kwestię. Najpierw ostatnie, powiedzmy, 30-40-lecie. Kogo Chiny zaatakowały? W ostatnim czasie to tak nikogo. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych. Tam był jeden konflikt na granicy chyba z Nepalem, jeżeli się nie mylę. A tam się kijami pobili ci żołnierze. No to nie był ewidentnie konflikt na poziomie państwowym. To był konflikt żołnierzy, a nie dwóch krajów. No. Przypomnijmy sobie, nie tak dawno, jak były te duże, zresztą nie pierwsze, duże manewry wojskowe, ćwiczebne, blisko granic Europy, rosyjskie, co rozpisywała się prasa o zagrożeniu, o możliwym... nie wiem, o możliwej prowokacji innych rzeczy. Ćwiczenia się odbyły, koniec. Wiadomo, a tu warto powiedzieć, żebyśmy uspokajali. Pamiętasz? My dwaj uspokajaliśmy. Tak. A co jest ciekawe, ta retoryka medialna wtedy była jeszcze głębsza. Przecież ta retoryka wtedy była taka, że Putin być może to w ogóle te wojska, które sobie zgromadził przy granicy, to pchnie na Polskę, żeby ich nas zajęli. Tak. Że prowokacje, że inwazja będzie. Tak. Mało tego. Zwróćmy uwagę, że w ostatnich miesiącach rzeczywiście dyplomacja amerykańska, zobacz, zapomniałem nazwy państwa, wyspy, o której mówimy? Tajwan. Tak, politycy amerykańscy kilkukrotnie odwiedzali Tajwan, to było dość szeroko opisywane. No nim tam Abramsy sprzedali przecież.
jakby Amerykanie chcieli właśnie nacisnąć na to, że proszę, oni się tam pojawiają, więc mają większe wpływy teoretyczne, jak polityczne, jak Chiny. Moim zdaniem nie jestem politologiem. Ty nim bardziej jesteś. Ja też jestem. Ale moim zdaniem Chinom kompletnie nie opłacałoby się robić jakąkolwiek wojnę z Tajwanem. Chociażby dla jednego faktu, że nawet jeżeli sobie przypisują, że Tajwan jest ich, Tajwan stworzył swoją demokrację, ma swojego prezydenta, ale teoretycznie na ich ziemi, to wolą z tym w taki sposób zostać, jak powiedzmy atakować ten Tajwan. Zresztą były momenty, w których taki atak byłby łatwiejszy. Teraz świat jest troszeczkę rozbity i jakikolwiek zapłon, gdziekolwiek, jakiegokolwiek ataku militarnego, czy to Chiny, czy to Indie, czy to może spowodować głębszy konflikt na świecie. No właśnie. A czy może ktoś tego chce? Możliwości. Natomiast dlaczego się pisze? Dlaczego się mówi, że Rosja blisko, może być inwazja, zaraz? Nie było. Ale artykuły poszły w świat. Ludzie mają to w głowach, ludzie to pamiętają. Czyli wytwarza się w ludziach pewną możliwość zagrożenia. Oni wiedzą, dobra, nie stało się nic, ale Putin nie śpi. Podobnie teraz Chiny, Tajwan. Świat zaczyna o tym mówić. Ja czytałem właśnie nie tak dawno, że Chiny, podobnie jak Rosja, niedaleko w kierunku Tajwanu mieli też jakiś poligon, jakieś ćwiczenia. Mają ku temu prawo i nie można wyciągać z tego żadnych tego typu informacji, że będzie atak na Tajwan. Ale tworzenie takich artykułów ma jeden cel. W przeciętnym człowieku, czyli w nas, wzbudza się poczucie zagrożenia. Uwaga, Chiny chcą coś zrobić. Uwaga, Rosja chce coś zrobić. Ja bym uwierzył w te artykuły, gdyby obok nich był artykuł, a powinien być, o wątpliwościach opuszczenia przez Stany Zjednoczone i kraje natowskie Afganistanu. Bo tu gdyby Rosja czy Chiny, powiedzmy, że Chiny kilkanaście lat stacjonują, wojska ich stacjonują w Afganistanie. I teraz świat się dowiaduje, że Chiny z niewyjaśnionych do końca powodów pozwalają talibom wejść, objąć władzę i zostawiają im Chińczycy cały swój arsenał. Pierwsza Ameryka biłaby na alarm we wprost, w wyborczej. Czytalibyśmy artykuły. Chiny dążą do prowokacji. Chiny rękoma talibów chcą coś zrobić na świecie, ponieważ zostawili im arsenał lotniczy, maszynowy, samochodowy. Uzbroili ich i jeszcze zostawili pieniądze. Jeszcze zestabilizowali region, sprowokowali nowy kryzys uchodźczy i zostawili miliony ludzi na pastwę fanatyków. I teraz tak, nie ma tych artykułów. Zwróćmy uwagę, bo ja nie przeczę, że cytowałeś poważną prasę. Na nasze czasy poważną prasę. Tylko ta prasa jest wybiórcza. Bo jeżeli nie ma analiz, nie ma pytań publicznie zadanych w stosunku do właśnie Stanów Zjednoczonych i krajów natowskich, dlaczego pozwolili sobie to wszystko zostawić w rękach, bądź co bądź, ludzi nie do końca przewidywalnych politycznie. A wręcz można posądzać niektórych tych polityków, jak nie wszystkich, o fanatyzm. Więc to jest bardzo niebezpieczne. I teraz tak, tworzenie, robienie z Chin, robienie z Rosji, zaznaczam, ja nie twierdzę, że Chiny czy Rosja to nie są kraje totalitarne.
Chiny nie są krajem. Znaczy, inaczej, w Chinach wolności za dużo nie ma, ale jak nie patrzę ma. Na to, co się dzieje w Europie, to zastanawiam się, gdzie jest mniej. I dokładnie. Przypominam, że ta sama Europa, która pluła na Chiny, że są tam jakieś systemy segregacyjne, to teraz je wprowadza, a nawet dokładnie. Technologii od Chin kupuje. Dokładnie. Więc... I co by nie było, mi się i jedno, i drugie nie podoba. Ja bym wolał wolność. Ja uważam, że o Tajwan możemy być spokojni. To znaczy nic się tam nie wydarzy. Chinom to by się nie opłacało. Uważam, że jest to robienie atmosfery, podgrzewanie atmosfery, że oto mamy dwa mocarstwa, no bo to są mocarstwa, duże mocarstwa. Najważniejsze. Dwa silne mocarstwa, które kombinują. I teraz policjant świata, czyli Ameryka, która za plecami ma też kraje natowskie, może się zastanawiać, co z tym zrobić. Może zacząć krzyczeć, no jak to, tutaj koło Polski krążą Rosjanie, tam koło Tajwanu Chińczycy, trzeba zrobić jakiś porządek. Czy tu o to chodzi? Na pewno Ameryka nie ruszyłaby na Chiny, bo to by spowodowało konflikt chyba największy, jaki byłby w historii, w naszej historii. Być może ostatni. To znaczy kolejny ostatni. Byłby na pałki i kamienie. Tak. Cały czas ja patrzę na niestety, ale na Bliski Wschód. I mimo, że to jest nudne, co mówię, ale Bliski Wschód dla pewnych państw jest sprawą niedokończoną. Bardzo dużo się stało, ponieważ terroryzm, który spowodował chociażby zawalenie się dwóch wież w Nowym Jorku, World Center, tak? Po czym ja tu chcę na twoim kanale powiedzieć ciekawostkę. O, zapraszam. Podam nazwisko pani redaktor i w jakiej gazecie pracuje. Zresztą to jest kobieta, ale posłuchajcie, bo to jest ważne i pozwolę sobie to publicznie powiedzieć. Ja to napisałem w swojej autobiografii w 2012 roku. Wszystko, kto chce sprawdzić, jest do sprawdzenia, bo ta pani redaktor, jak żywa, żyje, a gazeta też jest wydawana. W 2000 roku odwiedziła mnie pani redaktor Barbara Zybajło, pracownica Gazety Pomorskiej. To jest gazeta, która jest wydawana w Bydgoszczy i na Kujawsko-Pomorskie wychodzi. To jest ta sama pani, która w 2007 roku na pierwszej stronie Gazety Pomorskiej umieściła wywiad ze mną, jaki będzie rok 2008, i wtedy powiedziałem, że w połowie września 2008 roku banki na świecie zbankrutują. Gdyby nie ta historia, którą teraz powiem, myślę, że ona by tego artykułu też nie popełniła, ponieważ by uznała jakiś absurd, jak mogą na świecie banki zbankrutować. Dokładnie 15 września te banki zbankrutowały. Ale oto, pani Barbara Zybajło zjawiła się u mnie w 2000 roku i to była jej pierwsze przyjście do mnie w 2000, przepraszam. I ona mówi tak: panie Krzysztofie, kończy się rok, naczelny mnie wysłał do pana, wszak, uwaga, mieszkam w Człuchowie, bo to jest pani redaktor, która mieszka w Człuchowie, a w oddziale chojnickim wtedy tej gazety pracowała. I proszę sobie wyobrazić, że ja jeszcze nie za bardzo chciałem tą wizję, ja mówię, proszę, a ona mówi: panie Jackowski, powiedz pan, co pan poczujesz, jak coś się nie spełni, to ludzie i tak w ciągu roku zapomną. Nie? No i to była taka mobilizacja. Tak, ale okropna pani redaktor. Tak, i słuchajcie, skupiam się, mówię jej i mówię, chodzi o słowo na literę W, ale tu nie wypowiem, więc ja mówię, widzę konflikt w Ameryce. W Ameryce walą się wysokie budynki. Ale ja uznałem to, że to będzie to na W słowo, nie?
Ona mówi, panie Jackowski, grubo, a ja tego nie napiszę, nie? Kto by zaatakował Amerykę? Kiedy 11 września, bo to chyba 11 września było, tak? Tak, tak, tak. Czyli parę miesięcy później ona do mnie zadzwoniła, mówi, czemu ja tego nie napisałam? Nieraz jak ją spotkałem, to ona mówi, panie Jackowski, takie potwierdzenie panu zniszczyłam, bo to by było genialne, a ona tego nie napisała. Napisała parę lat później właśnie o tym kryzysie bankowym, co się głębokim echem odbiło, bo to mnóstwo gazet później pisało, że ja to powiedziałem. Ale wtedy tego nie napisała. Dlaczego ja o tych dwóch wieżach wspominam, kiedy mówimy o Tajwanie? Zwróćmy uwagę, dwie wieże, potem nagłe wprowadzenie demokracji w Iraku. Osądzenie Husajna i wykonanie na nim wyroku. Potem okupacja Iraku i niestety, a może stety, stwierdzenie przez samą Amerykę, że tam nie ma tego, o co Irak był zaatakowany, czyli nie ma tam... Broni masowego rażenia, ja to tak, powiem. Tak, nie ma tam. Uwaga, to. Potem zobaczcie. Kaddafi i rozbicie jego państwa. Zaraz po tym, jak Kaddafi próbował obalić dolara jako walutę międzynarodową. Tak, zresztą ten kraj, zobacz, ja nie mam głowy, nie mam pamięci do nazw. Państwo Kaddafiego? Libia bodajże. Libia. Albo Liban, chyba Libia. Nie, Libia. Jeżeli się mylimy, przepraszamy. I poprawcie nas w komentarzach. Liban. Czekaj, zaraz sprawdzę na telefonie. No, bo nie możemy takiego błędu zrobić. Dobra, mów dalej, proszę bardzo, w tym czasie. Kaddafi, potem słynna raptem wiosna arabska. Słyszałeś o czymś takim? Tak, oczywiście. Wiosna zdestabilizowało arabska. Masę krajów. O mało co nie... libijski, czyli Libia. Mało nie stabilizowali przecież Egiptu. Tak. Próbowali tym zdestabilizować, tak. Tylko wojskowi nie pozwolili. Tak. Wiosna arabska, potem Syria. No i kiedy prezydent Syrii poprosił Putina o pomoc, Putin tam wszedł, Ameryka się z tego wycofała i tak to zostało. Ta sprawa jest niedokończona i jeżeli mamy się czegokolwiek bać, to musimy się bać tamtego regionu. Działań w tamtym regionie. Ja nie twierdzę, ale ja dopatruję się osobiście w tych artykułach takiego w pewnym sensie usprawiedliwienia tego, co się może zacząć dziać na świecie i to wcale nie na Tajwanie, wcale nie na wschodniej flance Europy, tylko na Bliskim Wschodzie, ponieważ stała się tam rzecz bardzo ciekawa. Politycznie bardzo irytująca, ale polityka tego nie widzi, na alarm nie bije. Wszedł, i to trzeba powiedzieć, wszedł nowy gracz, być może w przyszły konflikt bliskowschodni. Graczem jest Afganistan. Tym graczem są talibowie. Oni będą czyjąś marionetką. Nie wierzę, że będą graczem. Oczywiście. Oni będą marionetką czyjąś. Oczywiście. I tutaj takie artykuły, które się pojawiają i być może będą jeszcze pojawiać bardziej ostre, jakoby Rosja, jakoby Chiny coś próbują zrobić. Natomiast ja uważam, że to jest, popularnie się to mówi, fałszywa plaga. I uważam, że prawdziwa plaga zagrożenia to jest nadal Bliski Wschód. Tam się nic nie zmieniło. Tam się zmienia w tej chwili moim zdaniem front tylko. Front, przez który się może coś wydarzyć. Natomiast tam się sytuacja nie zmieniła. A nikt, kto miał takie zamiary, nie odstąpił od tych zamiarów. Tutaj trzeba brać pod uwagę to, że między innymi do dzisiaj niektóre państwa, każdy się na pewno domyśla, o jakie państwa mówię, że jedno małe państwo robi bardzo często naloty na terytorium syryjskie, robiąc tam porządek
jakimiś terrorystami, załóżmy. No ale to jest ingerencja. Ono tak twierdzi. Ingerencja jednak w cudze państwo. No to podobnie bardzo jakby poważna. Niemcy naleciały na Polskę i powiedziały, że w górach są jacyś niebezpieczni ludzie i zbombardowali tak, góry. Tak, na przykład inflację robią. To jest tak. Więc uważam, że to jest problemem. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Ta cała inflacja, to co się dzieje, to jest poważna rzecz. No słuchajcie, no już pan Kaczyński zaczyna obiecać, że w porządku, że rząd będzie najbiedniejszym dopłacał do prądu, bo on pójdzie niesamowicie w górę. Ale Krzysztof, nie licz na to, że ty będziesz najbiedniejszy. Najbiedniejszy to jest taki bardzo, bardzo biedny. Krzysztof, ale słuchajcie, tak, ale nie. Mniejszej liczbie osób dopłacą do prądu, niż według statystyk żyje poniżej progu ubóstwa. Czyli oni nie biednym, oni ludziom bardzo, bardzo biednym dopłacą. To biednie. Zaczęliśmy od Tajwanu, a teraz... Jeszcze chciałbym wrócić do tego Tajwanu, bo się w dwóch miejscach z tobą nie zgadzam. Ale teraz jesteśmy koło pana Kaczyńskiego, koło rządu polskiego i nie tylko, ale patrzmy na nasze podwórko. Idą podwyżki i jak ja przeczytałem, że fachowcy polityczni niemieccy mówią, że kryzys surowcowy, a to chyba ty też mi mówiłeś, że kryzys surowcowy powstał dlatego, że po zarazie gospodarki ruszyły z kopyta. Nie, to ja tak nie twierdzę, to oni tak twierdzą. Ty to czytałeś, ja to też czytałem, o tym rozmawialiśmy, słuchajcie, ale moim zdaniem ci specjaliści niemieccy bredzą. O, ja się z tym nie zgadzam. Tak, no gospodarki ruszyły i zabrakło surowca. Na to Putin w tym samym artykule było napisane, powiedział, że on jak najbardziej jest gotowy dołożyć dostaw gazu, nie ma z tym żadnego problemu, natomiast Unia Europejska nie za bardzo chce, mówiąc, że da sobie sama radę. Daje sobie radę naszymi kieszeniami, grubymi podwyżkami. To znaczy, że uwaga, chcą tych podwyżek. Tak, ale uwaga, co się dzieje? Drożeją surowce. Można sądzić, że jest nowy porządek świata wprowadzany, ale można sądzić jeszcze coś innego. I dużo znaków na ziemi wskazuje, że to jest prawdopodobne. Jeżeli ma na świecie powstać poważny konflikt, to taki konflikt, który raz na zawsze przetasowałby sytuację na Bliskim Wschodzie i zrobiłby tak zwany porządek, gdzie jedno, może dwa, może trzy państwa na świecie życzyłyby sobie. I tak, były próby, ale te próby tak, skończyły się masą uchodźców do Europy. Niepokoje w Europie przez to, destabilizacja socjalu w Europie w dużej mierze. Między innymi przez to też odstępuje Wielka Brytania, między innymi, bo tam było wiele powodów, Wielka Brytania od Unii Europejskiej się odrywa. To jest destabilizujące. Może przemyślano to wszystko i może teraz stoimy przed, ja to mówię całkiem świadomie, tak mi się roi w głowie. I może stoimy teraz przed poważnym konfliktem związanym z Bliskim Wschodem, który się zacznie od byle prowokacji. Ta prowokacja może być bardzo przemyślana i bardzo, bardzo dotkliwa. I na podstawie tej prowokacji będzie uderzenie. Dlaczego nam się... I dlatego, jeżeli świat o tym wie, znaczy jeżeli państwa natowskie o tym wiedzą, a państwa natowskie to Ameryka i Europa, więc jeżeli o tym wiedzą, to co robią? Robią... Nawet nie nazywają tego kryzysem. Pan Morawiecki nawet nie chce mówić, że jest inflacja, bo tak to ciężko przez usta przechodzi. Dzisiaj powiedział, czy wczoraj powiedział, że Rada Polityki Pieniężnej jest odpowiedzialna za to, co się dzieje, bo podwyższa stopy procentowe. Zgania, no to jest bez sensu zgania. Nie, że właśnie, że... A, że nie. W każdym razie, że to jest wina NBP i Glapińskiego, który jest niezależny według pana... A tu wyraźnie wygląda, że Europa, w tym też Polska, zbiera surowce, czyli zabezpiecza się w surowce. Między innymi na przykład nawozy, środki do produkcji roślin,
węgiel, raptem Niemcy od polskich producentów chcą brać każdą ilość. Mało tego, podbijając cenę, rolnicy, którzy polscy, którzy chcą kupić towar, już za tą podbitą cenę wpłacają, nie ma. Ale czekają, bo nie ma. Więc dużo wskazuje na to, że państwa zabezpieczają się w surowce. Zabezpieczają. Mhm. Czyli robią, gromadzą zapasy surowców. Mhm. To, że Niemcy, które tak walczą o czyste środowisko, a rząd niemiecki w tej chwili mówi, że otwiera się na węgiel, świadczy o jednym, że coś się będzie działo. Skoro proekologiczne państwa przepraszają górników i biorą się za węgiel, w tym też Polski. To wskazuje bardzo mocno na coś, co się może wydarzyć. Mało tego, jeżeli ta teza miałaby, i zaraz dam ci głos, Krzysztof, jeżeli ta teza miałaby jakikolwiek sens, co ja mówię, to może to oznaczać, że jesteśmy bardzo blisko tych wydarzeń, no bo ile można tych surowców przetrzymywać, ile można tych cen podbijać. To jest ostatni moment, w którym teraz zrobiliśmy wiele rzeczy, a teraz gromadzimy surowce, bo nie wiadomo, jak to się potoczy. Może to pójść lekko, łatwo, ale może nie pójść łatwo. Więc w takim wypadku, jeżeli dojdzie do konfliktu, dajmy taki prosty przykład. Wyobraźmy sobie, że dochodzi do konfliktu na Bliskim Wschodzie poważnego. Rosja, od której Europa jest w dużej mierze uzależniona od gazu, Rosja nie musi w odwecie, bo na przykład Iran to jest przyjaciel Rosji. I teraz Rosja nie musi zaraz podnosić swoich samolotów. Będzie się przyglądała. Ale co może zrobić Rosja? Zakręcić kurek z gazem. Kurek z gazem, uważając, że jeżeli kraje natowskie pozwalają sobie na coś takiego, a oni są przeciwni, więc Rosja w sposób demokratyczny, wiecie co zrobi? Sankcje. Ona zrobi na kraje natowskie sankcje. Gaz zakręci, węgla nie sprzeda, wielu rzeczy nie udostępni. Co będzie mogło, zamknie. Więc strategicznie, co muszą zrobić państwa natowskie? Zabezpieczyć się strategicznie. Ameryka jest za daleko, żeby nam coś dała. Z surowców. No nie. PiS twierdzi, że gaz statkami przywożą. A jednocześnie twierdzi, że i tak musimy podwyższać, bo Rosja drożej sprzedaje. To jest bez sensu, to jest sprzeczne. Jedna rzecz. Ale tak twierdzą. Nie ma takiej opcji, żeby to, co się dzieje z cenami, nagle miało ekonomiczny sens. Nie ma. To nie ma ekonomicznego sensu. To, takie rzeczy się dzieją, znaczy to ma ekonomiczny sens tylko w jednym wypadku, jeżeli raptem świat ma hiperinflację, ale skąd ta hiperinflacja? Więcej, to jest odwrotnie. To powoduje hiperinflację, a nie przez hiperinflację. Ja się zgadzam, że tu dochodzi do jakichś bardzo dziwnych kwestii związanych z gromadzeniem. Tak. Nawet przecież budują na potęgę nowe magazyny gazu. Polska też. Tak. Ale to jest logiczne, no bo jeżeli ma się coś takiego wydarzyć, to konflikt może trwać miesiąc, tydzień, ale może albo kilka lat. 5 lat. Tak. I wtedy gospodarka, wtedy surowce będą, żeby gospodarka funkcjonowała, najcenniejsze. Uwaga. Jeżeli taki konflikt miałby mieć miejsce, poważny, duży, to trzeba też społeczeństwo przeszkolić w jakiś sposób. Ale nie można im powiedzieć, słuchajcie, będzie niebawem wielki konflikt, więc uczmy się tego. Nie, bo ludzie, powstałaby anarchia, ludzie by mieli do polityków pretensje. Zaczęliby wydawać tak dalej, wszystkie tak oszczędności i mieć wszystko gdzieś. W ogóle popłoch finansowy, ekonomiczny i tak dalej. Ale nie masz wrażenia, że jesteś trochę przeszkolony? Nie piję do niczego. Ale wiesz, ja to jestem w ogóle bardzo przeszkolony, ale rzeczywiście masz rację, no. Nauczyliśmy się na przykład... Ale nie, Krzysztof, ja wymienię przykłady. Nauczyliśmy się, że trzeba mieć w domu zapasy.
Jeszcze niedawno, i to wiesz, ja może nie jestem reprezentatywny, ale nawet w Warszawce tak zwanej, wiesz, ja sobie żyję w Warszawie na całkiem przyzwoitym osiedlu i tutaj generalnie nie moi sąsiedzi, to tacy bardziej, że się tak wyrażę, mocno, mocno warszawkowaci, oni zwykle w domu nie mieli nic żarcia. Bo byli przyzwyczajeni, że dookoła jest pełno sklepów 24H. No jak trzeba było sobie zrobić obiad, już pomijając fakt, że zwykle jedli w knajpach, to jak trzeba było sobie zrobić obiad, to szli do sklepu na rogu, kupowali wszystko, co potrzebne na obiad i robili obiad. Oni nic żarcia w domu nie mieli. Teraz mają pełne szafki zapasów. Teraz mogliby 2-3 tygodnie przeżyć, gdyby wszystkie sklepy pozamykali. Więcej. Duża część ludzi porobiła zapasy leków. Ja też, wiem, że ty też. Bo trzeba. Dalej, my się zrobiliśmy coraz bardziej karni. Przyzwyczajani jesteśmy do drylu wojskowego. Rób, co ci każą, bo ci każą. Jeszcze jedna ważna rzecz. Nie obcy nam stan wyjątkowy, godzina policyjna. Nie obce nam, teraz zostań w domu. Oczywiście, zaznaczamy, my z tego nie drwimy. To jest potrzebne i my koniec. Tylko stwierdzamy fakt, że to jest robione. Tylko my stwierdzamy podobieństwo też do pewnego przeszkolenia. I teraz, uwaga. Patrząc na to wszystko, od obywatela i tak zwanego przeszkolenia, i teraz na ostatni etap, bo w ostatnim etapie właśnie jest zbieranie surowców, zbieranie tak zwanej żywności suchej, czyli ziaren, innych rzeczy. Tego, co się nie psuje. Bo to się nie psuje. Magazynowanie tego, ale głównie energia, głównie surowce. I zwróćmy uwagę, że potrzebny... Ja jeszcze raz powtarzam, jeżeli Niemcy raptem mówią, że otwierają się na węgiel, jeżeli polskie spółki węglowe mówią, że mogą być braki już w grudniu węgla, ponieważ na zachód dużo idzie węgla, jest potężne zapotrzebowanie, dla mnie to jest jasny sygnał. Przepraszam, Krzysztof, przerwę. Bo ktoś może powiedzieć, przecież tam podobno nie ma elektrowni węglowych, więc w czym oni to spalają? Oczywiście wiadomo, że są, ale, tak. Ale przecież mówiono nam, że węgiel B, więc dlaczego tak nagle stał się cacy? A sprawa jest do tyle poważna, że nie dość, że te zapasy przykopalniane poznikały na tych hałdach, to jeszcze kopalnie poodkupywały od Funduszu Rezerw Strategicznych ten węgiel i sprzedają dalej. I to jest chore, Krzysztof, bo zobacz, my mieliśmy za nasze pieniądze, było kupione dużo węgla od tych kopalni, jak nie miały komu sprzedać. I teraz wydaje mi się, że jak jest niedobrze, ponieważ myśmy sfinansowali ten zakup jako społeczeństwo, to chyba teraz my jako społeczeństwo powinniśmy mieć z tego benefity. Tak jak był interwencyjny zakup za nasze pieniądze, to teraz powinna być interwencyjna sprzedaż. Krzysztofie, jesteś niepoprawny. To tak jakbyś się domagał swojego kapitału, który za życia zgromadziłeś w ZUS-ie. 3900! I do piachu, bracie. Zasiłku już myślałem, że emerytury. Mnie wyliczyli kilkaset złotych. Rzecz jest taka. My bardzo... Ta pandemia się wgrała w tą sytuację o tyle, że my bardzo się nauczyliśmy innego leczenia, innego podejścia do naszego zdrowia na zasadzie. Lekarz nie jest prawem, lekarz jest przywilejem. Tak. Mamy być wdzięczni jak jest. Tak, a felczerem nie garćcie. A w ogóle pielęgniarka też jest spoko. Tak to wygląda, dlatego... Ja uważam, że mamy tutaj czyste znaki. Zaznaczam, my obydwoje rozmawiamy o bardzo poważnej rzeczy. I trochę śmieszkując, ja i zapewne Krzysztof jesteśmy poważni. Ja jestem przerażony. Ja im bardziej żartuję, tym bardziej jestem przerażony. Bardzo poważnie. A teraz jeszcze możemy jedną rzecz do tego dołożyć. Mhm. Bardzo mało istotną, ale istotną i zauważalną. Pamiętasz, Krzysztof, jak nie tak dawno
robiliśmy audycję i ja powiedziałem, zwróćcie uwagę na miny niektórych ministrów. Chociaż w naszym rządzie. Tak. Te miny są dziwne. Oni mówią i są nienaturalni, bo jeżeli ta teza, którą tu wysnuliśmy, jest sensowna dla nich, że oni o tym wiedzą, to w którymś momencie wszyscy ludzie będą wiedzieli, że pewne rzeczy no, były nienaturalne. Więc jeżeli minister by się zachowywał z gestykulacją, z naturalnością, to byśmy stwierdzili, że on kłamał. A później powiemy nie. On musiał tak się zachować, ponieważ inaczej nie mogli nam tego powiedzieć. Więc tutaj wiele rzeczy wskazuje na to, że kroi się coś bardzo dużego i że jesteśmy dość blisko, no bo z drugiej strony w taki sposób, jak teraz czy Europa, czy Stany funkcjonują, to długo się tego nie da utrzymać. Już mamy niezadowolonych ludzi, ale też mamy sytuację międzynarodową taką napiętą, taką niewymienną między sobą. To wygląda tak, jakby każde państwo, nawet w Unii Europejskiej, zabezpieczało się, jakby tylko mogło. No nie, przepraszam, tu ci przerwę, nie każde państwo. Bo na przykład PiS wyprzedaje surowce. Ten węgiel chociażby. Czy pozwala wyprzedawać. Powiedzmy, każde racjonalne państwo, czy może więcej, każde państwo, które ma racjonalny rząd. Tak, bo powiem, że PiS ma coś z hipisa. To są wolni, dzieci kwiaty, nie? Szkoda, że naszym kosztem. Szkoda, że naszym kosztem. Wiesz, każda wolność jest kogoś kosztem. Ktoś musi pracować na tą naszą wolność. Tak ten świat jest zbudowany. Jedna jest rzecz. To moje zdanie, które mówiłem, mówię do znudzenia, 2008 rok, po 15 września, nie wiem, czy to był październik, listopad, czy to był grudzień. Krótko przed wielkim konfliktem ludzie będą się bali oddychać. Monika mówi tato, a ja mówię Monika, krótko przed dużym konfliktem na świecie ludzie w Polsce i w Europie będą bali się oddychać. Mówiłeś. To było nielogiczne. To nie miało w ogóle sensu. Ma. Więc to mniej sensowne, bo imy się oddychać spełniło się. Więc krótko przed dużym konfliktem. Ja osobiście nie mam wątpliwości. Wielu ludzi, ja zauważam ludzie, którzy do mnie piszą maile. Ci ludzie czują to z siebie i to ludzie z różnych zakątków. Ja dzisiaj odpisywałem pani Polce, która mieszka na południu Francji i ona sprzedaje mieszkanie w jakiejś miejscowości, nie pamiętam jakiej, i idzie tam na wieś, 170 km od tego miasteczka, na wieś, do takiej chatki częściowo budowanej z kamieni, częściowo z jakichś cegieł. Urokliwie to wyglądało, ale taka skromna chatka wiejska, no w perspektywie ładnej południowej Francji, to tam ładnie jest troszeczkę jak tu u nas. Natomiast ona pisze, że robi to dlatego, że ona czuje, że to jest ostatni czas jakiejś w miarę normalności i spokoju międzynarodowego. I powiem wam tak, dla wszystkich osób, które jednak bardziej widzą w tym Orwella, tak? Orwell. Orwell, 1984. Tak, że tam, że tutaj mamy, że się spełnia na naszych oczach teoria spiskowa. Być może. Nie przeczę, bo jedno do drugiego jest bardzo podobne. Ale gdybym ja, bazując jeszcze na tym zdaniu, które powiedziałem w 2008 roku, ja jednak uważam, że to nie dzieje się to. Dlaczego? Dlatego, że z gruntu, znaczy inaczej, to by się nie powiodło, to jeszcze nie ten moment. Ponieważ nie dałoby się w taki sposób całego świata zmienić. Są jeszcze inne kontynenty i na których ludzie żyją swobodniej, chociaż
patrząc na Australię, no to zaczynamy, można zacząć mieć grube wątpliwości, tak? Tak, oj tak. No, ale... Łączę się w bólu ze społeczeństwem australijskim. Ale może to jest to, że się dzieją dwie rzeczy naraz. To znaczy, może konflikt, który moim zdaniem jest nieunikniony, ma... No bo zobacz, to też może mieć swoją logikę, bo zobacz, Krzysztof. Mhm. I drodzy Państwo, zobaczcie. Wielcy tego świata wpadli na pomysł, że robimy coś na zasadzie na świecie Orwella, tak? Mhm. Okej, robimy to. Ale momencik, czemu przy okazji nie ułożyć sobie świata tak, jak on ma już w tym porządku wyglądać? No albo jeżeli... może robią Orwella po to, żeby się społeczeństwo nie zbuntowało. Też. Tak czy inaczej, na pewno, ja tu taką chcę ciekawą rzecz powiedzieć. Ona mi od jakiegoś czasu chodzi po głowie. Ja nie pamiętam tytułu, ale pamiętasz kupę lat temu, gdzie właściwie w mass mediach prym wiodło radio, mm-hmm. nie tak telewizja, co był atak obcych na Ziemię. Oj, to ja wtedy nie pamiętam, to mi wtedy jeszcze nie było na świecie. Tak. Wojna ale... światów to się nazywało. Wojna światów, słuchowisko takie było. Słuchowisko radiowe, które zostało tak genialnie wyemitowane, że ludzie słuchając tego słuchowiska uznali, dużo ludzi uznało je za prawdziwe. Tak, że mamy... Że wywołało to pewną konsternację i lęk, rzeczywisty lęk u wielu słuchaczy tej audycji. Zwróćmy uwagę, że masowo my się nie zmieniliśmy jako masa. My mamy lepsze sprzęty, my mamy mnóstwo informacji, mamy kolorowe monitory. Ale łatwowierność nam nawet wzrosła, bym powiedział. Oczywiście, że nam wzrosło, bo mamy tyle informacji, że nie jesteśmy w ogóle czuli, skąd te informacje się wywodzą. One po prostu są dla nas. I my je przyjmujemy jako, jak, nie wiem, jedzenie chleba i jajka rano na śniadanie. Nie interesuje nas, jaka kura to zniosła, nie interesuje się, z jakiego zboża to poszło. Ważne, że mamy to na talerzu. Jest tak w tej chwili na świecie z mass mediami. I ja powiem puentę. Mm-hmm. I przepraszam, że ja ględziłem bardziej jak ty, Krzysztof. Nie ma problemu. Krzysztof, ale uwielbiam ciebie słuchać. Drodzy Państwo i drogi Krzysztofie, mówię to w pełni świadomie, mając przydomek Jasnowic, który wieszczy od wielu lat poważny konflikt na świecie. Wieszczyłem, wieszczę i będę wieszczył do początku tego konfliktu. Ponieważ to czuję, już dawno myślałem sobie, chłopie, po coś ty to w ogóle powiedział? Czujesz? Czuj! Po coś ty to ludziom powiedział? Ja musiałem to powiedzieć. Nie wiem, to świata nie zmieni, to nic nie zmieni. Ale powiem Państwu, że jeżeli patrząc przyszłościowo i obserwując to, co się teraz dzieje, to zbliżamy się do czegoś moim zdaniem i to bardzo mocno się zbliżamy, ponieważ surowce, które w większości były zastygłe, to znaczy świat stawał, chociażby z węglem, stawał na tym, że proszę bardzo, my węgiel, kopalnie kasować, między innymi w Polsce kasować, my nie chcemy węgla, to jest CO2, koniec. Ale nadal jest plan tego kasowania i on nie został wstrzymany. To znaczy, dziwne by było, gdyby go teraz zdjęli, natomiast to, co się dzieje, wskazuje na to, że nieważne co, ważne, żeby było, bo może się wydarzyć coś takiego, że chociażby Rosja powie, stawiamy na was sankcje i to najostrzejsze, wszystkie kurki wam zakręcamy. Wtedy Europa musi mieć na trochę możliwości samowystarczalnych. Co ważne, ten konflikt może być szybki. On może być przygotowany, że będzie trwał krótko. Ale może, że to nie wyjść. Ale powiem dlaczego.
Dlatego, że pierwsza reakcja Rosji będzie na pewno związana z sankcjami. I jeżeli to się szybko rozegra, to te surowce powinny starczyć. I na to liczą. A jeżeli to się rozegra dłużej, no to wtedy bajzel poczujemy my. Tak czy inaczej, obserwujmy najbliższy czas nie z lękiem. Nie wierzcie w to, co ja mówię. Bo ja sam bym chciał i życzyłbym wszystkim i sobie, żeby to się nie sprawdziło. Ale bardzo dużo rzeczy wskazuje na to, że stoimy przed czymś o wiele większym jak zaraza. To jest moja puenta. Krzysztof, to tak bardzo krótko, bo nie chcę przedłużać. Powiem tak. Z tym, co do tego, co tej części europejskiej, amerykańskiej, rosyjskiej, ja się z tobą w pełni zgadzam. W pełni się zgadzam, że trzeba patrzeć na Bliski Wschód i że tam się może coś brzydkiego zacząć. Przy czym tylko dlatego, że ktoś gra nieczysto, to nie znaczy, że ktoś inny nie może grać nieczysto. Mówiąc krótko, to, że faktem jest, że Ameryka nie zachowuje się ładnie, tak to nazwijmy bardzo eufemistycznie, bo jest to w chwili obecnej no, bardzo agresywny kraj niestety, to wcale nie znaczy, że każdy inny jest święty. I teraz powiem tak. To, co mówiłeś a propos Chin. Ja, broń Boże, nie atakuję Chin. Ja Chiny za wiele rzeczy szanuję. Między innymi za pracowitość, między innymi za zdolność do planowania na wiele, wiele lat do przodu i konsekwentnego realizowania. Naprawdę. Natomiast, Krzysztof, zwracam tobie uwagę, że i wam, kochani widzowie, że o ile świat za... Jeżeli rzeczywiście kroi się konflikt zbrojny, to Chiny też zapewne będą chciały w tym konflikcie wziąć udział. Chociażby dlatego, że jeśli, Krzysztof, masz rację, a moim zdaniem masz rację, że tutaj Iran będzie celem, to zwróćmy uwagę, że nie tylko Rosja opowiada się za Iranem, ale Chiny też opowiadają się za Iranem. I skoro oboje się zgadzamy, że świat, tak zwany świat Zachodu przygotowuje swoich obywateli na konflikt, no to przecież Chińczycy też muszą przygotować swoich obywateli na konflikt. Okej, Chińczycy są zupełnie inni niż Europejczycy. Są karni, są pracowici, są dużo mniej wymagający i bardziej wierzący we władzę. Natomiast ich też trzeba przygotować, bo Chińczycy, i to był ich problem przez setki lat i dlatego ten kraj z gigantycznego imperium stał się takim trochę zasiankiem, Chińczycy nie są wojowniczy. Chińczycy jako naród no nie mają takiego ducha, żeby kogoś najechać. Oni w historii raczej bardziej się bronili, prawda? Nawet zrobili wielki mur. No, jak robisz wielki mur, to nie po to, że jesteś wojowniczy, tylko chcesz się bronić, chcesz się zamknąć, nie chcesz walczyć, chcesz mieć spokój, chcesz sobie żyć. To jest duch narodu chińskiego i broń Boże. Ja Chińczyków za to nie krytykuję. To jest moim zdaniem jedna z zalet narodu chińskiego, że nie jest agresywny. I teraz, jeśli rząd chiński planuje włączyć się w jakiś konflikt, to musi tą agresję w swoim narodzie pobudzić. I o ile ja jestem bardzo krytyczny względem mediów i generalnie zgadzam się z tym filtrowaniem informacji, puszczaniem, znaczy nie zgadzam się, że to jest, zgadzam się z tobą, że oni robią takie rzeczy, natomiast ja uważam, że tak nie powinno być, że się filtruje te informacje, nie dopuszcza całej prawdy, a często przytrzymanie części informacji to kłamstwo. O tyle zwracam tobie uwagę na jedną rzecz, że Gdyby straszenie Chinami i Tajwanem było celem, to my byśmy o tym słyszeli w każdym jednym wydaniu wiadomości. Włączyłbyś telewizor i miałbyś takie poczucie jak kiedyś z Ryszardem Petru.
Ja pamiętam takie czasy, że bałem się otworzyć lodówkę, że Ryszard Petru będzie na butelce wody mineralnej. No w mojej głowie się na stałe zmieniło święto sześciu króli i koniec. Dokładnie, poza tym no, ze wszystkimi jesteśmy na ju, prawda? I gdyby oni, i to pokazuje, że media jak chcą, to mogą, i tutaj nie powiem tego dosadnie, no z każdego tematu zrobić temat numer jeden, prawda? Więc to byłby temat numer jeden. A to nie jest temat numer jeden. Ja to przeczytałem za mediami głównego nurtu. To fakt. Ale to nie było, to nie jest rozpowszechniona informacja. Oni gdzieś tam to powiedzieli. Kiedyś się o tym mówiło na tej stronie, gdzie nikt nie przeczyta, prawda? To nie jest temat numer jeden. Temat numer jeden to jest inflacja. Temat numer jeden to jest kryzys surowcowy. Temat numer jeden... No właśnie, już nawet koronka jest trochę mniejsza, czwarta fala. Więc, no tutaj, się z tym nie zgadzam. I Krzysztof, mam taką propozycję. Skończmy teraz, bo jest na tyle wcześnie, że jeszcze damy radę nagrać film dla ciebie. Krzysztofie, nie dam rady. Błagam. Jest dobra, to ty bardziej skończmy. Mamy wyjazd, ale jeszcze jedno zdanie. Mogę? Aha. Mogę? Jasne. Ja powiem tak. Oczywiście masz rację, że mogłaby ta nagonka na Chiny, na Rosję być większa, ale wystarczą tylko impulsy. Przecież jeżeli ma się coś wydarzyć, to będzie wiadome, chociaż nie do końca. Bo zwróćmy uwagę, że dużo się dzieje w Afganistanie po opuszczeniu NATO. I o tym też się NATO. Nie mówi. Nabąkiwa się, znów był jakiś wielki coś tam, ale to jest przykrywane pod kapelusz. Dlaczego? Dlatego, że oni mogą być użyci do zwykłej prowokacji. Tak. Bezmyślnej prowokacji. Albo więcej, ktoś się może pod nich podszyć. Podszyć. Tak jak? Dokładnie. Co za problem? Tak czy inaczej. Popek też ma taką czapkę. Pozdrawiam serdecznie. Na moim kanale, tylko to chcę powiedzieć, na moim kanale będzie niedługo bardzo ciekawa nasza wspólna audycja. Mogę pokazać? Tak, jasne. To jest periodyka The Economist, zwanego czasopismem Illuminatów. Bardzo ciekawy rysunek na okładce. Mnie najbardziej interesuje, czym jest ten wąż. Alicja z Krainy Czarów. Króliczek, który wprowadza do świata bajkowego Alicję. Królicza Dora. Uwaga, innego świata. Inny świat. Bitcoiny, dolary, wszystko leży, ale jest tu żmija. I jest tu jakiś dziwny kot, przerażony albo gotowy do ataku. To jest właśnie to, co ja proponowałem Krzysztofowi, żebyśmy jeszcze dzisiaj nie zwali. Krzysztof, bo to ja do swoich widzów mówię. U mnie na kanale macie już film, w którym ja to analizuję. Natomiast zaproponowałem Krzysztofowi i Krzysztof się zgodził, że Krzysztof poczuje, co tutaj sądzi o tym, co o tym myśli. Rysunek jest mega ciekawy, mega mówiący o czymś, co się dzieje i co się lada moment dalej może dziać. A ja powiem tylko tyle, że Krzysztof jest świetnie przygotowany, świetnie, przepraszam za wrażenie, zajarany tematem, bo co rozmawiamy prywatnie, to Krzysztof nawiązuje do tego rysunku. A ja mówię, nic ci nie powiem, nagrywamy. I mam nadzieję, że niedługo to nagramy i będzie niedługo na kanale Krzysztofa, więc tym bardziej zapraszam do subskrypcji kanału Krzysztofa, link w opisie. I też się zaopatrujcie w rzeczy suche, które mogą leżeć. Czy one leżą w sklepie, czy u was w mieszkaniu? Głowa nie boli. Lepiej to mieć w mieszkaniu. A tajse już nie będą! Wszystkiego dobrego! Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Krzysztofie. Hej!